Popularni w dzisiejszych czasach coache coraz częściej zachęcają, aby zainwestować w siebie i swoją przyszłość. A że nic w życiu nie jest bardziej pewne od śmierci, logicznym rozwiązaniem wydaje się być inwestycja w porządną trumnę. Jako że Halloween i Wszystkich Świętych zbliżają się wielkimi krokami, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 najdziwniejszych miejsc i rzeczy inspirowanych trumnami. Numer 10. Nie tylko ludzie, ale i zwierzęta zasługują na godny pochówek. I wcale nie mam tu na myśli spuszczania rybek w toalecie. Firma Sara Deli stworzyła specjalne papierowe trumny dla myszy. A przynajmniej z pozoru, bowiem trumny te są tak naprawdę najzwyklejszymi w świecie pułapkami. Dzięki którym przynajmniej zaoszczędzicie sobie widoku martwego gryzonia i od razu będziecie mogli go pochować. Mimo wszystko nie polecam. Żadne zwierzę nie zasługuje, aby takie torturować. Numer 9. Jeżeli chcielibyście się przekonać, jak to jest spać w trumnie, to od niedawna istnieje taka możliwość. Niemiecki hotel Propeller Island City Lodge w Berlinie oferuje swoim gościom fantazyjne lokum. W jednym z tamtejszych pokoi znajdują się trumny zamiast tradycyjnych łóżek. Na życzenie klienta pracownicy nawet zamykają pokrywę trumny na czas snu, tak aby można było całkowicie poczuć klimat śmierci. To ja bym jeszcze poprosił budzenie przez osobę przebraną za Jezusa. Najlepiej po zakrapianej nocy, żeby z rana wydawało się nam, że jesteśmy w niebie. Numer 8. Następna na liście jest restauracja, która z pewnością nie potrzebuje kuchennych rewolucji Magdy Gessler, bo nieważne co by się tam stało, ta i tak wyczułaby tam trupa. Na Ukrainie, w mieście Truskawiec, niedaleko granicy z Polską, można odwiedzić restaurację o wdzięcznej nazwie Wieczność. Z zewnątrz przypomina ogromną trumnę, a wewnątrz panuje prawdziwie żałobna atmosfera. Na stołach palą się świece pogrzebowe, a w menu popisowym daniem szefa kuchni jest potrawa Spotkajmy się w raju. Jak myślicie? Organizacja stypy w takim miejscu byłaby przesadą? Numer 7. Dwaj projektanci, Andrew Greenbaum oraz Ian Felton, wypuścili w tym roku na rynek różowy materac do pływania w kształcie trumny. Pełna nazwa produktu to Pom Pom Float. Jeżeli przeszkadzają Wam chlapiące wodą dzieci, prażące słońce i właściwie to sami nie wiecie co robicie na plaży, to śmiało możecie zamknąć się w tej trumnie. Gwarantuję Wam, że wzbudzicie więcej zainteresowania niż marne influencerki na jednorostach czy flamingach. Numer 6. Firma Casket Furniture kilka lat temu z dumą prezentowała kolekcję swoich mebli pod hasłem Wykorzystaj swoją trumnę już za życia. W ofercie sprzedaży można było znaleźć takie rzeczy jak łóżka, stoliki do kawy czy budki telefoniczne, a wszystko to w kształcie trumny. Jednak największy sukces odniósł stół do bilarda o wartości 12 tysięcy dolarów. Twórcom przyświecał jeden cel, aby oswajać klientów ze śmiercią i uzmysławiać im, jak krótkie może być życie. Numer 5. Mam nadzieję, że wśród widzów znajdą się też blogerki modowe, bo i o Was pogrzebowa moda nie zapomniała. Internetowy sklep Killstar posiada w swojej ofercie specjalny model torebki na ramię w kształcie trumny. Czarna skóra i wycięty krzyż lub tłoczony pentagram dodają iście wyjątkowego looku. Jej styl z pewnością wpisze się w jesienną depresję, to znaczy kolekcję, a Wy zyskacie tytuł Cmentarianek numer 1. Numer 4. Batman miał swojego Batmobila. W takim razie jakim autem powinien jeździć Dracula? Przedstawiam Wam Volkswagena Karman Kia z 1971 roku, stylizowanego na trumnę. Wyobrażacie sobie podjechać takim pod cmentarz w Dniu Wszystkich Świętych? Mówiło się cyrk na kółkach, teraz będzie śmierć na kółkach. Nie zapomnijcie tylko puścić w radiu piosenki AC/DC Highway to Hell. Numer 3. Nie od dziś lekarze biją na alarm, że papierosy szkodzą zdrowiu i prowadzą do śmierci. Projektanci z firmy Reynolds & Reiner zaprojektowali designerskie opakowanie do papierosów w kształcie trumny. Jak sami mówią, jest to oczywisty komunikat, że palenie zabija. Pokrewna firma Didac Catalan wypuściła na rynek bardzo podobne opakowanie, jednak w środku znajduje się wyłącznie jeden papieros i jedna zapałka. Można powiedzieć na czarną godzinę. Numer 2. Nowojorczyk Sebastian Erazuris najwyraźniej zainspirował się czasami, kiedy zmarłych wyrzucało się za burtę i skonstruował motorówkę o nazwie Coffin Boat. Ma ona wygląd klasycznej czarnej trumny, wyposażonej w płetwę oraz silnik. Wbrew pozorom, motorówka stabilnie unosi się na wodzie, jednak nie używałbym jej do ratowania rozbitków z Titanica. Numer 1. A na koniec coś dla zatwardziałych graczy, którym dosłownie życie mija koło nosa. Czyli trumna z wbudowanym komputerem systemem Windows. Ekran znajduje się tuż nad głową zmarłego, tak aby dostęp był jak najwygodniejszy. W zestawie znajdziecie też klawiaturę oraz myszkę. Od teraz możecie spokojnie grać i nikt nie przerwie waszej grobowej ciszy. No chyba, że brak Wi-Fi, z którym rzeczywiście może być problem, szczególnie kilka metrów pod ziemią. Okej, tym podziemnym, jak podziemny krąg, którego właśnie złamałem pierwszą i drugą zasadę,
akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 najdziwniejszych ostatnich życzeń zmarłego. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów oraz inny kanał, który prowadzę na YouTubie, Polish Sausage z animacjami. Wszystko znajduje się na ekranie, w opisie. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia w najbliższym odcinku. Cześć!